Na osiedlu jagiellońskim Rysiek miał pracownię artystyczną, tworzył w niej scenariusze i pracował nad koncepcją plastyczną do takich filmów jak Syn i Apel. Po zdobyciu Złotego Smoka na krakowskim festiwalu filmów krótkometrażowych Rysiek miał tylu gości, że większość z nich zapełniała cały przylegający do pracowni taras z widokiem na Nową Hutę. On był człowiekiem, który właściwie onieśmielił i zawstydził w jakimś sensie fabułę i dokument. Bo on w kilku minutach zawierał tak nieprawdopodobną siłę prawdy i taką autentyczność twórczą, której prawie się w tej chwili nie widzi. Posługiwał się najprostszą formą, a wyrażał rzeczy, których się nie śniło fabularzystom, tak jakby chociażby w filmie Apel. Auf! Nina! Najmniejsze, takie to wszystko piękne, takie to wspaniałe. Ja przeżywam dwie radości. Jedną w kościele i drugą uroczystość tu przy tym pomniku. On będzie wołał: Bóg, honor, ojczyzna. Przez całe setki lat, przez dziesiątki lat Polacy trzymali się tego hasła, postępowali tego według tego hasła i proszę, nie zniszczył nas totalitaryzm hitlerowski. Nie zniszczył nas totalitaryzm sowiecki. I teraz jeszcze mamy bałagan w ojczyźnie. Ale ten pomnik woła, żeby wreszcie był porządek. Żebyśmy budowali naszą ojczyznę bez bezrobocia, bez bałaganu ekonomicznego. No i oczywiście, żeby cały naród, również Sejm, rząd, ci u góry, żeby się trzymali zasad dekalogu. Amen. Witam Państwa serdecznie. Tutaj jesteśmy dzisiaj w domu pod Klonami. Pan Zbigniew Kot otrzyma wyróżnienie, dyplom artysty fotografa Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej z siedzibą w Paryżu, artist FIAP. Znaczący dorobek pana Zbigniewa to fotografia miasta, dzielnicy Krakowa, Nowej Huty. To zdjęcia, które weszły do historii tej dzielnicy. Panie Zbigniewie, to jest ten dyplom. Artist FIAP. To jest wyróżnienie, które jest niezwykle znaczące. Zatyka pierś. Zwłaszcza, że nastąpiło to wyróżnienie po tylu latach. Ostatnio przeglądając swoje prace fotograficzne, natknąłem się na taki temat, który przed kilkunastu laty opracowywałem. Temat cmentarzy wojennych z I wojny światowej. Te cmentarze były specjalnie projektowane przez architektów będących wówczas w wojsku austriackim. Jednym z najbardziej znaczących i fascynujących cmentarzy jest cmentarz w Łużnej na wzgórzu Pustki. Znajdowała się tam wielka kaplica wysokości 25 metrów, zbudowana z drewna, kryta gątem. Budowla zaiste wspaniała, ale niestety już jej nie ma. Ja przyszedłem na ten cmentarz i zobaczyłem zgliszcza. Całe szczęście, że wcześniej jeszcze zdążyłem sfotografować i tą kaplicę, i drzwi prowadzące do niej, i wspaniałą rzeźbę Chrystusa niosącego krzyż, która została wykonana przez pana Żaka. W innych moich wędrówkach po innych cmentarzach natknąłem się na jedno
taki jak gdyby symbol grobu. Proszę zwrócić uwagę na to drzewo, które wyrastało obok krzyża istniejącego. I w obecnej dobie, w obecnej chwili, kiedy zdarzają się różne dewastacje cmentarzy, ludzie burzą i niszczą pomniki, to takie drzewo, zdawałoby się przedmiot martwy, nieżyjący, potrafiło ten krzyż obejść, nie wysadziło tego krzyża i żyją teraz we wspaniałej symbiozie. To drzewo żywe i to drzewo martwe.